Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Bardzo mi miło, że się spotykamy. Dzisiaj nasze drugie spotkanie z cyklu. Cykl nazwałem relacyjnie i rozwojowo nauczanie i terapia osób z niepełnosprawnościami i autyzmem. I dzisiaj będziemy mówili o terapeuty nauczyciela gotowości na niewiedzę. Chciałem powiedzieć, że jestem bardzo kompetentną osobą, żeby się wypowiadać na ten temat, bo ten temat wymyśliła Dominika i ja kompletnie nie wiem, o co chodzi. Więc jeżeli nie wiem, to znaczy, że się nadaje mówić o tym, to znaczy, że nie wiem. Puszczam Państwu na początku naszą rozmowę, którą kilka dni temu na ten temat odbyliśmy ze sobą. Bardzo proszę. Muszę tu nacisnąć właśnie przełączenie dźwięku. Mam nadzieję, że to pójdzie. Dzień dobry Państwu na kolejnym z naszych wykładów. Ja nazywam się Dominika Dopierała i jestem ze znanym Państwu na pewno Jackiem Kielinem. Jacek Kielin, dzień dobry. No i to jest... Znana Dominika Dopierała, przepraszam, znana Państwu Dominika Dopierała. Muzyk, muzykoterapeuta, prezes fundacji Nordhoff Robbins Polska. Dzisiaj ten odcinek jest, myślę, nietypowy z samego tytułu i założenia, ponieważ nie wiemy, co się wydarzy, nie wiemy, co powiemy, ponieważ zobowiązuje nas tytuł. Terapeuty, nauczyciela, gotowość na niewiedzę. Więc... wychodzimy z założenia, że nie wiemy, jak tu żyć, jak tu prowadzić terapię, jak tutaj uczyć. Chcemy się podzielić z Państwem i usłyszeć Państwa doświadczenia właśnie takiej sytuacji, w których nie wiemy, co zdarzy się dalej i co z tą niewiedzą robimy, jak rozmawiamy, jak wchodzimy w relację z samą sytuacją. To jest trochę ściągnięte sformułowanie z książki Daniela Szyna, refleksyjny praktyk. Szyn mówi o rozmowie z sytuacją, rozmowie terapeuty, rozmowie inżyniera, chyba też podaje jako przykład w swojej książce, który nie wie, jaki będzie końcowy efekt, jak potoczy się proces terapii, jak potoczy się proces projektowania, ale wchodzi w rozmowę z sytuacją. Chyba, jeśli dobrze pamiętam, też używa słowa taniec. Ta rozmowa polega na wzięciu kroku do przodu, wzięciu kroku do tyłu, wzięciu kroku w bok i ciągłej obserwacji tego, co dzieje się pod wpływem naszych decyzji. No ale nie jesteśmy w terapii sami, jesteśmy co najmniej z drugą osobą, która dodaje do tej niewiadomej kolejną pulę możliwych rozwiązań i rozwinięć sytuacji. No i jak tu pracować? Jak tutaj razem w tą niewiadomą z drugą osobą iść? Jak odnaleźć się w chaosie? Myślę, że to też jest pytanie bardzo bliskie. Dużo pytań. No, bardzo dużo pytań. Ja myślę sobie, że gotowość na niewiedzę jest bardzo ważna. Mówimy o terapeucie i jest bardzo potrzebna samemu terapeucie, to znaczy świadomość tego, że on nie wie. I że w ogóle mniej wie niż wie, to nie wie. Zaraz jeszcze chciałem się do tego odnieść, ale myślę sobie o tej drugiej stronie, to znaczy bardzo ważne jest, żeby w jakimś obszarze, co trzeba zaznaczyć, pracy z drugim człowiekiem, ten człowiek miał też poczucie, mówimy o dziecku z niepełnosprawnością, osobie, nie wiem, z autyzmem, czy w ogóle drugim człowiekiem,
żeby miał doświadczenie relacji z kimś, kto też nie wie. Znaczy, spotkanie ze specjalistą, który wie, wszystko wie i w ogóle wie i wie lepiej jeszcze, albo zna prawdę obiektywną, jest potwornie przygniatającym doświadczeniem. To znaczy dlatego, że każdy z nas w swoim życiu codziennie, co chwila czegoś nie wie. Znaczy żyjemy w świecie niepewności, niejasności. Nie wiemy, czy nie wiemy na przykład, czy dobrze teraz nagramy ten materiał. I w sensie takim nie mamy kontroli nad rzeczywistością i spotkamy się co chwila z czymś, czego nie rozumiemy. I mamy, znaczy ja też mam to doświadczenie targania wątpliwościami o wiele różnych rzeczy. Tym bardziej, jeżeli dotyczy to osoby z niepełnosprawnościami, która musi się odnaleźć w naszej rzeczywistości i spotyka kogoś, kto wie, nie? Znaczy ktoś, kto jest pewny siebie, ma na wszystko gotowe odpowiedzi, wszystko ma poukładane. Ja myślę sobie, że to po prostu może zabić. Znaczy spotkanie z kimś takim może zabić, nie? Znaczy spotykamy się z jakimś cyborgiem, super, nie? Kimś, kto jest po prostu super. Ma na wszystko gotowe odpowiedzi, ma na wszystko jakby jasne wytłumaczenie i on wie też wszystko o mnie, tak? To znaczy on mi wyjaśni, jak ja jestem, co powinienem czuć, jak powinienem się zachowywać, bo jest ekspertem. On wie, co jest dobre, co jest niedobre. I jest ekspertem ode mnie też, tak? To znaczy przyjdzie i mi to pokaże w ogóle, jak żyć. Jak ja mam żyć. On wie też, jak ja mam żyć. Nie ma, bo od tego jest ekspertem. Ale chciałbym wrócić może do tej, najpierw do samego terapeuty. Bo myślę sobie, znaczy wrócić do słowa wiedza, do samego słowa wiedza. Ta wiedza przyrodnicza o świecie, żeby zwrócić uwagę na taką rzecz, że ta wiedza przyrodnicza o świecie, jakoś obiektywna, ta, która pozwala nam kontrolować życie, tak? Ona się zaczyna pewno od tego momentu, kiedy my zaczynamy bawić się klockami, zdobywamy jakieś doświadczenia obiektywne o tym, jak te klocki się zachowują i zdobywamy jakąś wiedzę. Coś, co weryfikuje też życie, to znaczy ona się sprawdza jakoś. No, jesteśmy w stanie przewidzieć to, co się wydarzy, jeśli wykonamy jakąś jakiś ruch. I my mniej więcej wiemy, co się wydarzy, jak nie wyłączymy gazu pod garnkiem, nie? I w sensie takim mamy jakąś wiedzę o tej rzeczywistości. To jest zupełnie inna wiedza niż wiedza o drugim człowieku. To jest zupełnie inny obszar. I ta wiedza o drugim człowieku jest ontogenetycznie, czyli w życiu każdego naszego, moim, każdego człowieka pierwsza. To znaczy niemowlę zaraz po urodzeniu jest w stanie wyczuwać, jeszcze nic nie wie o świecie, ale jest w stanie wyczuwać świat wewnętrzny swojej mamy. To znaczy i go jeszcze trafnie go, to jest bardzo pewna wiedza, tak? To znaczy my bardzo tak jesteśmy wyposażeni, że jesteśmy dosyć trafnie, możemy odczytywać stany wewnętrzne drugiej osoby. Profesor Kępiński nazywał to wiedzą humanistyczną albo animistyczną, bo zwierzęta także mają tą wiedzę i taką umiejętność zdobywania wiedzy o drugim człowieku czy drugim stworzeniu po prostu. I my dosyć trafnie i potrafimy według profesora Kępińskiego to nawet trafnie, jest to bardziej pewna wiedza. Jeżeli ktoś się na mnie gniewa, my z Dominiką mamy też zaplanowane spotkanie i rozmowę o gniewie, ale nie wiem, czy dojdzie do skutku.
ogniewaniu się, ale jeżeli byśmy chcieli, my wiemy, że ktoś się na mnie gniewa, natomiast gdybyśmy chcieli to bardzo zobiektywizować, no to byśmy musieli na przykład nagrać na kamerze 100 osób, które się gniewają i próbować opisać, jak wygląda człowiek, który się gniewa. I nawet jeżeli byśmy to zrobili, to pewność takiego poznania drugiej osoby byłaby dużo bardziej niepewna właśnie, bo my tak naprawdę widzimy, że ktoś się gniewa i dosyć trafnie odczytujemy ten jego stan wewnętrzny. I dlaczego o tym mówię? Bo w tym poznaniu drugiego człowieka trzeba sobie zdawać sprawę z takiego oto faktu, że to, co spostrzegamy w drugiej osobie, nie ma charakteru takiego liniowego, przyczynowo-skutkowego. Tam będziemy mieli wiele różnych narracji, opowieści, które się ze sobą nie kleją. I one wszystkie są prawdziwe. A nawet one mogą być sprzeczne i one razem w tej sprzeczności są prawdą o drugim człowieku. I jakby poruszanie się, jeżeli w ogóle nas interesuje drugi człowiek, tak? A myślę sobie, że powinien nas interesować jego wnętrze, bo to jest przestrzeń naszej pracy, jego świat, jego perspektywa, jego sposób funkcjonowania, żeby ten świat poznać. I tam nie mamy takich, nie wiem, narzędzi naukowych do rozpoznawania. Tam poruszamy się w obszarze całkowitej niepewności, bo każdy człowiek jest inny. Nie ma, to się nie przekłada, nie? Ciekawe to zestawienie naszego tytułu tej rozmowy. Akceptacja niewiedzy i tego, co powiedziałeś przed chwilą, wszystko jest prawdą. Takie też dość kontrastujące, prawda? Stwierdzenia, pod którymi ja również się podpisuję, że prawda jest subiektywna i jeśli przyjąć doświadczenie drugiej osoby jako prawdę, no to faktycznie to jest coś, z czym pracujemy. I ciągle pozostając jeszcze w tej perspektywie terapeuty, co my robimy z tą akceptacją niewiedzy albo z niewiedzą? Mamy dwa wyjścia. Może ona nas albo paraliżować, obezwładniać i blokować nasz rozwój pracy, rozwój terapii. Albo może nas kierować ku bardzo uważnej obserwacji sytuacji siebie samych, drugiej osoby i właśnie odkrywania tych wielu prawd, które składają się na sytuację, którą dzielimy z drugą osobą, z którą prowadzimy terapię czy naukę. Myślę, że to jest ta korzyść niewiedzy. Akceptując niewiedzę, jesteśmy bardziej otwarci na obserwację czegoś, czego się nie spodziewamy, więc mamy uszy i oczy. Ja bym powiedział to radykalnie. To znaczy w ogóle, dawaj. Jeżeli wiemy, to jesteśmy ślepi i głusi. To znaczy, bo wiemy już. Tak naprawdę, jeżeli wiemy, to zamiast spotkania z drugim człowiekiem spotykamy nasze wyobrażenie o drugim człowieku i nasze konstrukty, też często konstrukty jakieś psychologiczne, tak? To znaczy spotykamy się z tym, co wiemy, a nie z drugim człowiekiem. I jakby to ta nasza wiedza nam w ogóle uniemożliwia spotkanie. Ja zresztą tą rozmowę bym sprowadził na takiego konkretu, bo tym konkretem byłoby takie pytanie, które mam do siebie, czy w ogóle bym każdemu to postawił, kto nas słucha, czy potrafisz powiedzieć dziecku, z którym pracujesz, rodzicowi, z którym pracujesz, czy drugiemu specjaliście, że nie wiesz? Nie? Znaczy, po prostu, czy potrafisz i co ci to robi, jeżeli, i co w ogóle wywołuje taka sytuacja, kiedy specjalista zapytany o coś mówi, nie wiem. Nie potrafię pani na to odpowiedzieć. Nie mam zielonego pojęcia. I moim zdaniem to otwiera absolutnie w relacji nową perspektywę. Też pozwala nam postawić, tak się mówi, to jest tak trochę żargonowo, osobę, z którą pracujemy w roli eksperta. To znaczy, że i też razem zaczynamy szukać
odpowiedzi na to pytanie, tak? To znaczy, to są proste pytania, bo nie, dlaczego dziecko wali głową w ścianę, nie? Znaczy, rodzic oczekuje odpowiedzi na to pytanie, ale ja mogę powiedzieć, nie wiem. No po prostu nie wiem, mogę się dalej, mogę obserwować to, co się dzieje i się zastanawiać, dlaczego tak się, ale nie wiem, wie pani co, po prostu nie wiem. To zaprasza do dialogu, to zaprasza do wspólnej burzy mózgów, prawda? Bardzo ładnie to powiedziałaś, nie? Znaczy nam się może wydawać specjalistom, że to burzy nasz autorytet, że nasza niewiedza i przyznawanie się przed nią, jakby, czy przed dzieckiem, czy z osobą z niepełnosprawnością, burzy nasz autorytet, nie? Ale to chyba nie na tym polegać powinno. Ja myślę sobie, że zawsze mam te doświadczenia, że ja może tak inaczej powiem. Są osoby dla mnie, które są autorytetami w obszarze terapii i bardzo potrzebne mi było doświadczenie, kiedy one mi mówiły, że nie wiedzą. Nie, że mój autorytet mówi mi, że on nie wie, znaczy się zastanawia, nie wie. To jest dla niej po prostu. Nie umie odpowiedzieć na moje pytanie, nie? Nawet i miałem taką, ja bardzo mnie to zawsze cieszyło, bo taka ulga, Jezu, ona też nie wie. Nie tylko ja jestem w tej sytuacji, że nie wiem, tylko ona też nie wie, nie? Że wszyscy jedziemy na tym samym wózku. Że i to wcale nie burzyło mojego poczucia kompetencji tej osoby. Mi nie burzyło. Bardzo bliskie jest mi to, co mówisz, bo kiedykolwiek udaje mi się zaakceptować moją niewiedzę, temu uczuciu towarzyszy też takie poczucie, a nawet teraz ramiona mi się podnoszą, ulgi, takiego oddania ciężaru obowiązku za sytuację, którą czasami, która nie jest właśnie w zakresie naszej kontroli, że tyle czynników wpływa na sytuacje terapeutyczne, w których bierzemy udział. Czynników również poza terapią, poza czterema ścianami pokoju terapii, czy pokoju nauczyciela. Warto sobie o tym przypominać, że jakkolwiek chcielibyśmy dobrej zmiany dla uczestnika terapii czy dla ucznia, to nie wszystko od nas zależy i czasami od tego odpuszczenia zaczyna się nowy etap. Zapraszamy zmianę. Dzięki takiemu wyluzowaniu i otwarciu na coś, co może przyjść, kiedy odpuścimy kontrolę. Dla mnie to bardzo łączy się właśnie z takim psychicznym BHP terapeuty. Daję sobie prawo do tego, żeby nie wiedzieć i czuję się z tym dobrze, że nie wiem. Daję sobie prawo. Ja też myślę sobie o takiej rzeczy, że my czasami mamy poczucie, że coś wiemy. Znaczy, to nie jest źle, znaczy nikomu myślę, że tego nie zabieramy. To znaczy, że mamy poczucie, że rozumiemy jakąś sytuację, nie wiem, rozumiemy, dlaczego nie wiem, ten uczeń tak się zachowuje, a nie, albo nie inaczej, albo rozumiemy, o co chodzi, albo mamy przekonanie, że wiemy, co trzeba robić. Nie? Znaczy, i to wcale nie jest czymś złym. Znaczy, tylko myślę sobie, że warto, żeby ta niewiedza towarzyszyła zawsze tej wiedzy. To znaczy, że nawet jak wygłaszam bardzo zdecydowaną opinię na jakiś temat i moje, albo zapisuję w diagnozie bardzo, nie wiem, kategoryczne stwierdzenia i jestem do tego przekonany, żeby samemu mieć do tego dystans, nie? Żeby mieć gotowość do tego, żeby moje przekonania i moje opinie, moje diagnozy nie traktować ze śmiertelną powagą jako na pewno, żeby wiedzieć na pewno, że to na pewno nie jest, nie? Że mam gotowość do, i otwartość na to, że to, do czego jestem przekonany, jest nieprawdziwe. Niekoniecznie jest ostatecznym werdyktem. Więcej. Łatwą etykietą. Ostatecznego werdyktu nigdy nie będzie.
Nie, znaczy, bo my musimy się posługiwać czasem etykietami, nawet znaczy musimy, bo język nas do tego zmusza, żeby mieć do tego dystans, żeby się nie przyklejać do tego, nie? Że, trochę dystans do tego, co się mówi po prostu, co się twierdzi, co, do czego się jest przekonanym, nie? Czyli dochodzimy do tego, że ta akceptacja niewiedzy jest jednocześnie akceptacją zmienności. Nawet jeśli przyjmujemy jakiś stan rzeczy i wiele osób potwierdza jego prawdziwość, ma podobne doświadczenie, to mimo wszystko po czasie to może stracić na aktualności, na prawdziwości. Może to jest prawda względna, tak? To znaczy, że tak naprawdę jest dużo większy obszar, którego my nie rozumiemy, którego jeszcze nie odkryliśmy i w innym kontekście to, co wiemy, okaże się zupełnie mieć inne znaczenie. Zawsze to jest jakiś wycinek rzeczywistości, w którym się poruszamy, nie? Znaczy taki dystans do siebie i do tego, co mówimy. Znaczy ja myślę sobie, że jest jeszcze teraz, jest nam potrzebne, znaczy żeby w ogóle pracować w tym zawodzie, ale jakby, bo w zasadzie to odkrywanie tej prawdy, czy poszukiwanie tej wiedzy o sobie, czy o drugim człowieku, czy o rzeczywistości, powinno być nie naszym głównym, jakby to szukanie prawdy jest przypisane tej osobie i w zasadzie, a nie nam, tak, znaczy z którą pracujemy, tak, to ona musi zdefiniować jakąś prawdę o sobie, co chce, czego nie chce i, bo myślę sobie o takich sytuacjach bardzo konkretnych, to znaczy, że bardzo wiele osób z niepełnosprawnościami i autyzmem wie tylko to o sobie, co inni im powiedzieli na swój temat. Znaczy nie ma tam żadnego własnego zdania. Tak? To znaczy, że nie, znaczy myślę sobie zresztą, że to się przejawia na przykład w granicach. To znaczy one same nie wiedzą, te osoby, jakby co chcą, czego nie chcą. Znaczy czego one wiedzą, co chce terapeuta albo czego nie chce i jakby rozumieją, że ta granica jest zewnętrzna, ale co oni sami chcą, co jest dla nich w życiu ważne, a co jest nieważne, nie? Na co pozwalają, znaczy oni się są tak już sformatowani, że są pozbawieni trochę duszy, nie? Że i pozwolenie, znaczy jak podchodzimy do kogoś, to no, to ta nasza niewiedza daje przestrzeń na to, żeby ten ktoś mógł coś wiedzieć. Znaczy przez to, że my specjaliści, my rodzice zawsze wiemy lepiej, powoduje, że te osoby jakby nie mają przestrzeni na to, żeby cokolwiek wiedzieć, żeby się jakoś określić, żeby przybrać jakiś kształt, nie? Znaczy, żeby być jakieś. Osobowości też swojej, prawda? Żeby własnej osobowości. Znaleźć swoje sympatie, antypatie. To się też bardzo łączy z tym tematem. Cele w życiu. Cele w życiu i cele w terapii, bo właśnie chciałam powiedzieć, że to łączy się bardzo z tym tematem partnerstwa terapeuty czy nauczyciela z dzieckiem. Kiedy nie wie terapeuta albo otwiera się na swoją niewiedzę, wie, ale przypuszcza, akceptuje to, że może być to jedna z wielu perspektyw, pozwala dziecku czy drugiej osobie wypełnić tą przestrzeń również sobą albo wypróbować różny siebie w tej przestrzeni, jak ja jestem, odnaleźć siebie w tej przestrzeni. Jeśli nie ma na niego gotowego modelu. Dlatego tak też często chyba wzdrygamy się na to słowo model, kiedy on staje się taką matrycą przykładaną do każdej sytuacji, czy do każdej osoby jednakowo. I właśnie ogranicza swobodną przestrzeń do wyrażania siebie, do odkrywania też swoich możliwości, myślę. I mówiąc to też chciałabym podkreślić, że model znowu nie jest czymś zupełnie do wyrzucenia, także tak jak wiedza, o której mówiłeś, prawda, że jest to na pewno potrzebny punkt wyjścia, ale nigdy koniec, nigdy nie jest
wiedza nigdy nie jest kompletna, ona się staje, ona się rozwija, ona się zmienia, jej prawdziwość w zależności od kontekstu, od czasu, od ludzi, z którymi pracujemy. Myślę, że to tak uwalnia trochę. Aż teraz mi się zachciało wziąć głębszego oddechu. Bo ja jeszcze mam to doświadczenie, znaczy myślę sobie na przykład, że jeżeli chodzi o pracowników i szefa, myślę o placówkach terapeutycznych, jest bardzo ważne, żeby generalna zasada w kierowaniu ludźmi w placówkach terapeutycznych polega na tym, że pracownicy powinni dostać od swojego dyrektora, szefa to, co chcemy, żeby dawali tym, z którymi pracują. Tak? To znaczy, to jest taka ogólna zasada i tam jest bardzo ważne na przykład, żeby szef w stosunku do pracowników z jakiegoś zespołu terapeutycznego też umiał powiedzieć, że czegoś nie wie, albo nie rozumie, albo, bo można więcej powiedzieć. Teraz sobie pomyślałem, że na przykład nie daje sobie rady, bo trochę bym poszerzył, na przykład pozwolenie sobie na słabość, nie? Znaczy nie wiem, jakie masz, że słabość także w sensie emocjonalnym, przy dziecku na przykład, albo przy rodzicu, znaczy my nie musimy zawsze być silni, w sensie, bo ta nasza niewiedza to jest taki obszar, ale tam przecież zawsze są emocje, nie? Że my czujemy się na przykład bezradni, nie? Pozwolenie sobie na, szerzej patrząc, na bezradność w jakimś obszarze. Ja myślę zresztą, że ta nasza zaradność, tak samo jak z tą wiedzą, jest też często barierą. Dopiero kiedy stajemy trochę tacy, znaczy w ogóle bezradni przy drugiej osobie, możemy się spotkać. Znaczy ja mam, teraz sobie przypominam takie sytuacje, które też z superwizji, że zdarza się czasem tak, że na przykład dziecko czy osoba z autyzmem jest w danej sytuacji potwornie bezradna. Jest na przykład popłakuje, kompletnie nie wie, czego chce, nie umie się odnaleźć w tej sytuacji i przełom to wygląda no, kompletnie fatalnie, bo jest drażliwe, mówię o dziecku, tak? Teraz tę konkretną sytuację przypominam. I teraz moment, który wywołał zmianę, to jest ten moment, kiedy ta sytuacja, kiedy terapeuta przy tym dziecku także pokazał swoją bezradność. To znaczy kompletnie odpuścił, już nic nie chce, to znaczy nie próbuje nic zmienić, nie ma żadnego pomysłu, jest po prostu do niczego, jutro będzie do niczego, nic się już nie zmieni i potrafił być taki bezradny przy tym dziecku, ale być przy tym dziecku, to znaczy nie uciekł ze swoją bezradnością i brakiem pomysłu, czy ze swoją też kompletną niezrozumieniem sytuacji. On nie wie, czemu dziecko płacze, nie wie, o co tu chodzi i on jakby zgodził się na to, że on nie wie, ale jestem z tobą i spotkanie następuje w tym obszarze niewiedzy, znaczy też bezradności. Jedna bezradna baba, druga bezradna baba, terapeuta i dziecko i w tym momencie następuje przełom, nie? Kiedy oni się spotykają, następuje takie dostrojenie w bezradności. Ja bezradna spotykam się z tobą bezradną i tu następuje przełom, nie? I nasza wspólna koleżanka używa tego, tu zaiskrzy. To jest ten moment, kiedy między nami, gdzie się spotkamy, nie? Takie bardzo bliskie temu, co pisze Jean Vanier w książce Bez sens słabości, ale bez sens pisane z nawiasem wokoło bez, tego pierwszego tonu słowa bez sens. Mówi właśnie o akceptacji słabości. Obcowanie z osobami z niepełnosprawnościami często pozwala nam rozwijać w sobie akceptację na słabość, na niewiedzę, na niedoskonałości, które są cechą wspólną każdego z nas. I często ta akceptacja siebie i drugiej osoby jest pierwszym czynnikiem do zmiany. Taka przestrzeń, w której możesz być, jesteś na miejscu, jakimkolwiek byś nie był.
to pozwala nam odpuścić i często bez napięcia jesteśmy w stanie ruszyć z miejsca. To takie najbardziej wyraźne przesłanie, które z tej książki pamiętam. To są listy Jeana Vanier do Julii Kristevy. Wymiana. Przepiękna książka. Bez sensu świadomości. To teraz jest takie pytanie postawiłaś, nie? Czy my terapeuci, my specjaliści mamy w sobie tą wewnętrzną gotowość i akceptowania siebie słabymi, nie? Bo jeżeli nie zaakceptujemy siebie słabymi, to tak naprawdę nie zaakceptujemy słabymi też ludzi, z którymi pracujemy, którzy przychodzą do nas w swojej słabości, tak? Czy my musimy zawsze być takimi, wiesz, strasznie kompetentnymi, mającymi odpowiedzi i też emocjonalnie zawsze, wiesz, pozbieranymi, czy akceptujemy siebie właśnie takimi, że nie wiemy, co ze sobą zrobić, że mamy niepoukładane w głowie, że i nadal się lubimy, nie? I nadal się akceptujemy, że tak jest. I ja mam też prawo takim być. Choć teraz myślę sobie, że jest różnica pomiędzy byciem bezsilnym wobec bliskiej osoby, małżonka, przyjaciela, członka rodziny, a byciem bezsilnym wobec uczestnika terapii czy ucznia. Że my tą bezsilnością, to drugie ekstremum, nie, myślę też niekorzystne, przeciwieństwo kogoś, kto wie, kto nie akceptuje swojej niewiedzy, tym przeciwieństwem jest ktoś, kto obezwładnia swoim zagubieniem drugą osobę. Także znowu przychodzi terapeuta ze swoim nieszczęściem do tego dziecka, czy do tej osoby, z którą ma pracować i roztrząsa tam swoją niewiedzę. Ja się z tym też spotykam. I co ja mam robić? I co ja mam robić, proszę pani? No, ja kompletnie nie wiem, co ja mam robić. Jestem taka bezradna, no on się tak strasznie zachowuje i obciąża się, na przykład matkę, czy tą swoją bezradnością, tak, i oczekuje się wsparcia dla siebie, tak, to rozpaczliwe poszukiwanie u pomocy i wsparcia u rodzica, która przychodzi do nas. Tu dotykamy ważnego, myślę, że w naszych rozmowach to w wielu różnych sytuacjach będzie wracało, w sensie takim, że ta nasza niewiedza, czy nasza bezradność musi być kontrolowana i musimy patrzeć, co to robi osobie, z którą pracujemy. Nie, znaczy. Wracamy do tej niewiedzy, prowadzi do uważności i obserwacji. Ale też obserwacji siebie i drugiej osoby. Znaczy, my w relacji terapeutycznej nie jesteśmy. Jesteśmy autentyczni z jednej strony, w sensie nasze uczucia są prawdziwe, jesteśmy sobą, ale z drugiej strony kontrolujemy to, co robimy. To znaczy, nie. Terapeuta to nie jest taki chłopek roztropek, który przychodzi i wszystko, co czuje, myśli, wylewa to na. Znaczy, możemy być osobiści, ale zawsze patrzymy, czy to jak jesteśmy, służy, też bezradni czasami, służy to tej osobie, z którą jesteśmy, tak? Ta nasza bezradność, nie jesteśmy po prostu nas w pracy z osobą, której pomagamy, nie jesteśmy, ona nie jest dla nas, tak? My jesteśmy dla niej, więc ta nasza bezradność jest potrzebna, trzeba zwrócić uwagę, czy jest potrzebna tej osobie. Gdzie to prowadzi terapię, czy edukację naszą wspólną. Bo profesor Kępiński, o którym tu wspominałem, on uważa, że terapeuta powinien mieć takie trzecie oko, to znaczy, które patrzy i na... My jesteśmy w relacji i ja jestem autentyczny, ale jest, terapeuta ma jeszcze to oko zewnętrznego obserwatora, który przygląda się i terapeucie, i osobie, która szuka pomocy, tak? To znaczy, że ja jestem i subiektywny, i obiektywny jednocześnie, że patrzę na to i zaczynam rozumieć, to moja bezradność, czy moja
zaradność robi tej osobie. Nie? Czy moja wiedza, czy moja niewiedza. Czasami jest tak, że osoba, do której przychodzimy, potrzebuje kogoś, kto wie. Nie? Kto wie. I wtedy... Też dobrze wyczuć, prawda? No to trzeba wyczuć, nie? To trzeba. Budzić w sobie tego, czy budzić w sobie eksperta w tej sytuacji, czy raczej przyda się tej osobie taka solidarność w niewiedzy. Tak, dokładnie, nie? Bo czasami ja mam poczucie, że jak przychodzimy i ponazywamy różne rzeczy i robimy to z dużą pewnością siebie, to tej osobie daje na przykład poczucie bezpieczeństwa, nie? I to różnie wygląda. I na początku dobrze się czuję, kiedy ustrukturalizujemy tą sytuację. Ona wchodzi, my wiemy, ona jest w roli ucznia, słucha i to daje, ale przychodzi taki moment, kiedy możemy się podzielić też swoją bezradnością. Teraz mi się też otwiera kolejna kropka w głowie, którą myślę warto choćby pokrótce poruszyć, czyli odróżnianie potrzeby swojej własnej osobistej od potrzeb terapii. Nas samych, nas jako terapeuta, czy ja potrzebuję wiedzieć, czy rozwój terapii zyska na tym. No. Czy mówię to po to, żeby udowodnić sobie coś, żeby wpłynęło to korzystnie na mnie, czy wpływa to korzystnie na proces terapii? To czasami są sprzeczne interesy. Dominiko, już przekroczyliśmy czas naszej rozmowy. Myślę, że nasi widzowie i słuchacze chcieliby zadać nam jakieś pytania, na które bardzo, bardzo liczymy i mamy nadzieję, że będziemy wiedzieli albo i nie wiedzieli. Ja chciałam powiedzieć, że od razu mówimy, nie wiemy. Ale to zablokuje pytania, więc zobaczmy. Dziękuję Ci bardzo, dziękuję Państwu i czekamy i rozmawiamy dalej. Dzięki. Do widzenia, dzięki. Tak. Jesteśmy już teraz na żywo. Witam tych, którzy doszli. Miło mi bardzo. Tak się zastanawiam, co dalej. Czy są jakieś na czacie pytania? Zaraz zobaczymy. Pod koniec rozmowy pojawiło się kilka wątków. Może właśnie od nich zacznijmy. Od głosów pani Karoliny na przykład, która wspomniała, że wielu terapeutów, których poznała, nie potrafiło się przyznać, że czegoś nie wie. Od razu pod tym, pani Karolino, pojawiło mi się pytanie, jaka była pani reakcja? Bo też wejście w tą perspektywę uczestnika terapii czy uczestnika lekcji może nam bardziej uzmysłowić właśnie, jak to jest, kiedy staje przed nami ekspert. Jeśli chciałaby się pani mieć swoimi odczuciami w tych momentach, czuje pani, że zdanie jest niezmienne, zdanie jest stałe. Ja trochę w nawiązaniu do tego, co powiedziałaś, nie wiem, pani Karolina może coś nam napisze. Dla mnie absolutnym autorytetem 20 kilka lat temu była pani Monika Orkan-Łęcka z Warszawy. Ze Stowarzyszenia Tęcza w Warszawie. Pracowała w ośrodku wczesnej interwencji i zadaliśmy jej też takie pytanie, bo najczęściej zadawane pytanie przez mi też, przez specjalistów jest, że przychodzi jakiś rodzic, który coś od nas żąda. Żąda czegoś od nas specjalistów i my mamy to coś zrobić. I to akurat opowiadała taką historię. Przyszła do niej mama dziecka z głęboką, wieloraką niepełnosprawnością i zażądała, miała wyraźnie oczekiwanie, że Monika Orkan-Łęcka nauczy dziecko posługiwania się piktogramami. I ja byłem wtedy bardzo młody i słuchałem, co się wydarzy i Monika Orkan-Łęcka powiedziała, proszę pani, nie umiem tego zrobić. Nie wiem, jak to zrobić. Nie potrafię tego zrobić. I pamiętam, to było bardzo dawno temu i właśnie
strasznie mnie to uderzyło, nie, że to takie ważne, żebym ja umiał też rodzicowi powiedzieć, że ja po prostu czegoś nie potrafię. Może nie wiem, ale mi się wydaje, że ja nie potrafię tego zrobić z tym dzieckiem, czego oczekuje rodzic. I to jest trudne. Tu pani Maria pisze, że potrafię powiedzieć nie wiem, ale powoduje to we mnie dyskomfort. Ja to dobrze rozumiem. Znaczy ja też lubię wiedzieć, nie? Lubię być tym ekspertem. Tak sobie pomyślałem, są trzy nowe informacje, ale tak sobie pomyślałem, że dopowiem Państwu tą historię, której tak narysowałem tam tylko w tej rozmowie. Mianowicie mówiłem o tym spotkaniu w bezradności, w niewiedzy. Sytuacja była taka, powiem ją bardzo teraz konkretnie. Pojechałem na superwizję i była tam dziewczynka w spektrum autyzmu, która panicznie bała wychodzić się z sali. Znaczy w momencie, kiedy wychodziła z sali, to zachowała się tak, jakby obdzierali ją ze skóry. Przeraźliwie wyła. I to się utrzymywało już od dłuższego czasu. Nie mogła wyjść do logopedy, nie mogła, siedziała w kącie, ale ruszenie jej wywoływało po przeraźliwe wycie. I to, co zaproponowałem tej pani, to będzie spotkanie o tym też tutaj na naszym szkoleniu, o przyjmowaniu inicjatyw. Najważniejsza umiejętność taka praktyczna w komunikowaniu się. To w zasadzie tylko spróbowałem tej pani tego nauczyć. Inicjatywa, przyjęcie inicjatywy. W każdej sytuacji możemy to robić, nie ma to znaczenia, co tam się będzie więcej działo. I to jest bardzo rzadka sytuacja. Udało się nagrać na filmie, bo ja byłem tam miesiąc później, sytuację przełomu. Pani chciała nagrać film, jak zgodnie z moją instrukcją postępuje z tym dzieckiem i wyszła z sali z dziewczynką, to było przedszkole, wyszła tak o godzinie 15-16 po południe, rodzice przychodzą do szatni. Koleżanka druga nagrywała na kamerze tą sytuację i jest miejsce publiczne, wchodzą rodzice, po różne dzieci zabierają, w tej szatni to się dzieje i między takimi stojakami na ubrania stoi ta dziewczynka i jej nauczycielka. I dziewczynka przeraźliwie wyje. Wyje ponad, na tym filmie jest taka sytuacja, gdzie ona wyje i nic się nie dzieje w zasadzie. Czasem pada na ziemię, czasem wstaje, nauczyciel klęka, podnosi, tak? Dziecko tupie, nauczyciel tupie i widać, że w zasadzie z tej sytuacji nie ma wyjścia. Ta dziewczynka jest rozżalona, nie wiadomo co w niej siedzi, jest straszne emocje jakieś, ale to jest takie przedłużanie sytuacji, która nie ma właśnie wyjścia. I coś, co jest fajne, to że nauczyciel, ta pani, która jakby nie próbowała tego zmienić. Nie było w niej ani odrobiny ochoty na to, żeby cokolwiek zmienić w tej sytuacji. Ona tylko była przy tym dziecku także bezradna. Ona kompletnie nie wiedziała, do czego to zmierza, czemu to służy. No jestem z tobą, ty jesteś bezradna, ja jestem bezradna. To było bardzo... Właśnie to spotkanie w bezradności. Nie mam na ciebie żadnego pomysłu. Nie mam żadnej metody. Nie wiem w ogóle, co robić z takim dzieckiem, które wyje na korytarzu. Ja nie mam żadnego pomysłu. Ale jestem z tobą. I to trwało 20 kilka minut wycia na korytarzu. Bardzo trudna, bo to jest taka ekspozycja społeczna. Przychodzą rodzice, po swoje dzieci, tak? I patrzą, stoi nauczycielka obok dziewczynki z autyzmem, która wyje i nic nie robi. Wydawałoby się, że ta nauczycielka no nic nie robi, stoi, dziecko wyje. Ona nie próbuje ją pocieszać, nie próbuje ją zagadać, ociera jej czasem oczy, bo dziecku łzy lecą.
tylko stoi, jest z nią też. Ona nie, znaczy jest to trudna sytuacja dla nauczycielki, psychicznie jest obciążona, ale nie zdejmuje tego ciężaru, nie ucieka też psychicznie, po prostu ona jest obecna razem z tym dzieckiem, tak? Bo można zamknąć oczy i myślami odlecieć, ale ona jest w tej sytuacji po prostu z tym dzieckiem. Ja chciałabym I tylko już dojdę do konkluzji. Połączyć to, co mówisz. Okay. Już jest koniec i po 20 minutach kilku ta dziewczynka przestaje płakać, bierze panią za rękę i wracają do sali. I nigdy więcej już nie płacze. Ani następnego dnia, ani dwa tygodnie później, ani miesiąc później. Ja później tą panią po roku zaprosiłem do Poznania, żeby opowiedziała tę historię. Nie płacze. Udało się w 20 minut bycia kompletnie bez pomysłu na dziecko, co spowodowało przełom i spowodowało to, że ta pani też powiedziała, że ona wtedy jak kręciła, w ogóle nie wiedziała, do czego to doprowadzi. Ona chciała pokazać, jak ona próbuje pracować z tym dzieckiem i być z nim w tej bezradności. I udało się nagrać 20 minut, ostatnie 20 minut płaczu tego dziecka. Tak? To znaczy później wychodziła na korytarz, rodzic przychodził, wychodziła, nie było problemu. I przełom nastąpił właśnie w tym momencie, ta bezradność, kompletny brak, też znaczy nie mam żadnej wiedzy, żeby cię uzdrowić, tylko jestem z tobą, spowodowało zmianę. I to mam to nagranie ze sobą, mam nawet zgodę na upublicznianie tego. Znaczy to jest dla mnie była taka sytuacja, no, że to ktoś nagrał też. No. Chciałam połączyć, Jacku, to co mówisz teraz, to kilka razy użyłeś tego słowa być z kimś, towarzyszyć, trwać w sytuacji, tak. Ale z tym, co napisała pani Maria, zacytuję tutaj jej wypowiedź, pochylamy się nad swoją niewiedzą, jednak rodzic oczekuje naszego wsparcia, doświadczenia, pomocy, nie tylko przyznania się do niewiedzy. Nie można usprawiedliwiać się stanem niewiedzy. Zgadzam się, pani Mario. To myślę, że ta niewiedza nie jest potraktowana jako usprawiedliwianie, może prowadzić do takiego bezruchu w sytuacji, w której nie wiemy. Ale jeśli niewiedza prowadzi nas do towarzyszenia i do obserwacji, jeśli nie ma wiedzy, ale jest relacja, to myślę, że właśnie takie zaskakujące historie i zakończenia historii, o których mówisz, Jacku, mają szansę zaistnieć, kiedy ta niewiedza nie jest... Nie godzimy się na obecną sytuację, godzimy się na niewiedzę, a godząc się na niewiedzę, godzimy się też na zmianę, której jeszcze nie przewidujemy. Nie równałabym tego z usprawiedliwianiem się, tak jak pani Maria tutaj napisała. To może ja coś dodam. Generalnie się chyba tu wszyscy zgadzamy, że żeby pomagać innym ludziom, to trzeba dużo wiedzieć. Ale to jest jakby... To nie jest tak, że my nic nie wiemy albo nic nie potrafimy. To nie o tym rozmawiamy. Znaczy też wszystkie kolejne spotkania będą chyba odkrywały, ile trzeba umieć, żeby pomagać ludziom. Ile wiedzy trzeba mieć, żeby pomagać ludziom. Tylko w tej wiedzy nie jesteśmy też ekspertami od drugiego człowieka, ale chciałem powiedzieć coś o tej relacji z rodzicem, i wsparciu rodzicowi. I ja tego, o czym teraz Państwu powiem, bardzo długo nie mówiłem na szkoleniach. Mam jedno szkolenie, jak pracować z rodzicami. I w zasadzie tego tematu nie poruszałem, bo był dla mnie oczywisty. Ja sobie nie wyobrażałem, że może być inaczej. A mianowicie, że jeżeli przychodzi do mnie rodzic z dzieckiem, to ja nie dotknę się dziecka w żaden sposób, jeżeli ja nie porozmawiam i nie posłucham rodzica. To ten proces słuchania rodzica z całą też świadomością tego, że to, co rodzic mówi, nie jest obiektywną prawdą. Znaczy rodzic nie jest diagnostą, rodzic jest też w pewnym specyficznym stanie emocjonalnym, tak? I on widzi to swoje dziecko pod pewnym kątem, tak jak widzi.
ale myślę sobie, że to jest bardzo ważne, że na samym początku w tej relacji z rodzicem jest oczywiste, że mnie zainteresuje, nie wiem, jak mama karmi dziecko, jak mama przebiera dziecko, jak się z nim bawi, jak wygląda dzień dziecka, kto, jak wstaje, to kto go budzi, co się dzieje dalej. Ja muszę w ogóle zrozumieć ten świat. Jeżeli ja miałbym podejść do dziecka, w ogóle cokolwiek zaproponować, nie wiem, napisać program terapeutyczny, IPET, a nie odbyłbym takiej długiej bardzo rozmowy, szczegółowej, bo to jest bardzo tam jest wiele szczegółowych pytań do zadania. Rodzice, którzy przychodzili do mojego przedszkola, no to pobyli przez pierwsze dni bombardowani milionem pytań. To znaczy, jeżeli mama coś ćwiczy, albo tata coś ćwiczy, rodzice coś robią, no to ja chciałbym wiedzieć, gdzie ten rodzic był, jak on patrzy na to, co on przy tym dziecku robi. To też, tam jest miliony pytań, bo ja tego nie wiem. Znaczy, to wie to rodzic. I dopiero jak ja wysłucham tego rodzica, dam mu przestrzeń, żeby wypowiedział się, to się mogą odmienić te role. I ta rola się odmienia w ten sposób, że w pewnym momencie ja zaczynam, zaczynam opowiadać temu rodzicowi o jego dziecku historię, o której on nie znał, tak? Ja mu opowiadam trochę inaczej to, niż on opowiadał, ale pierwszym krokiem było to, że ja nie wychodzę jako ten, który wie, tylko ten, który słucha, jako ten, który jest ciekawy tego, co rodzic ma, znaczy, bo ja w ogóle inaczej to ja nie umiem. Ja nigdy tego nie tłumaczyłem, bo mi się wydawało to oczywiste, a później jeździłem do różnych placówek i zaobserwowałem ze zdumieniem, że są specjaliści, którzy potrafią podejść do dziecka bez odbycia takiej głębokiej rozmowy z rodzicem, tak? To znaczy, nawet to nie chodzi mi o rodzica, bo to zostawmy rodzica i pracę z rodzicem i postępowanie z rodzicem i odczucia rodzica, tylko chodzi mi o samo dziecko. To znaczy, że ja muszę zrozumieć, w jakim świecie to dziecko żyje. Tak? To dziecko mi nie opowie tak wielu rzeczy. Ja po prostu potrzebuję tego rodzica, żeby mi opowiedział o świecie tego dziecka, tak? Jak tam jest. No ja tylko wtedy, jak zrozumiem cokolwiek z tego, to ja mogę cokolwiek zaproponować i posłużyć się swoją wiedzą. Ale jak ja tego nie zrobię, no to ja nie wiem, ja nie wiem, co mam robić po prostu. Ja tego się na studiach nie dowiedziałem, bo ta wiedza, którą mamy teoretyczna, ta metoda, no bo ja mogę włożyć dziecko do jakiejś metody i przejść tą metodę, no ale jak ja nie rozumiem, co ta metoda temu dziecku robi, bo ja nie rozumiem sytuacji tego dziecka, no to ja po prostu jestem ślepy i głuchy. W nagraniu użyłeś takiego słowa bezradność i zaradność. W tym kontakcie z rodzicem, jeszcze wracając do tego wątku, kiedy jesteśmy bezradni i spotykamy się z nimi po raz pierwszy, żeby wysłuchać, jak oni sobie radzą, ich rad na tego, jak być z dzieckiem, postawić ich w tej roli osób kompetentnych, zaobserwować, w których sytuacjach czują się zagubieni. I myślę, że to też nadaje nam jako terapeutom cel pracy. Wiemy, co rodzic wie, wiemy, czego nie wie, ale żeby się tego dowiedzieć, musimy dać im przestrzeń do tego, żeby oni nam też poradzili już ze swojej perspektywy rodzica, który ma szereg doświadczeń ze swoim dzieckiem. Tutaj pani, zapisałam sobie, pani Monika z perspektywy rodzica określiła to, że sam rodzic, nawet przeżywając życie z dzieckiem, dotyka momentów, dotyka sytuacji, w których nie wie. I już to towarzyszenie rodzicowi w niewiedzy umożliwia nam nawiązanie relacji. Tu też kilka razy to słowo padło w Państwa komentarzach, że w tej niewiedzy otwieramy przestrzeń na wspólną burzę mózgu. I jeszcze jedno tutaj wcisnę komentarz pani Marii z kolei, która napisała, że kiedy nie wie, czuje, że powinna wiedzieć. I ta niewiedza, jeśli dobrze to zinterpretowałam, pani Mario, krępuje, wprowadza w poczucie winy. To jest też pytanie trochę o to, co my robimy z tą niewiedzą.
czy pozwalamy jej, też o tym mówiliśmy na nagraniu, sparaliżować się tym poczuciem winy, czy to może nas zmotywować do tego, żeby zasięgnąć terapeuty, nauczyciela, który pracuje z dzieckiem, właśnie pobudzić tej wspólnej, wsłuchać się w dziecko, czy osobę dorosłą, jeśli pracujemy z dorosłymi, wsłuchać się w sytuację i troszkę poczekać w ciszy. Trochę z perspektywy muzykoterapeuty teraz mówię, ale może tutaj też warto zahaczyć o ten temat, że cisza w terapii czasami niekoniecznie musi być krępująca, a właśnie być takim otwarciem nowych możliwości, których się nie spodziewamy. Te komentarze są bardzo cenne, także im więcej ich, tym bardziej możemy potraktować to jako taką żywą dyskusję z Państwem. Na tyle, ile pozwala nam zdalne spotkanie. Byłem jakiś czas temu na szkoleniu dyrektorów. Na sali było z 50 dyrektorów placówek różnych. I jakiś dyrektor zapytał mnie o to, że przychodzi taką sytuację, nakreślił, że przychodzi do niego mama, która żąda od nauczyciela lepszych ocen dla swojego dziecka. Jest jakoś strasznie upierdliwa w tym. No to ja próbowałem temu panu jakoś tak dać do myślenia, no co za tym stoi, że może trzeba by się zapytać tej mamy, co za tym stoi, dlaczego ona o to walczy, no jakoś zainteresować się jej perspektywą. No ale w ogóle nie dało rady tego wytłumaczyć i pan dyrektor szkoły zakończył taką konkluzją, czyli niewychowana jest, tak? Niewychowana była ta matka. I on wiedział już, jaka jest matka. My bardzo często ta wiedza nasza jakby powoduje, że znowu korzystamy z etykiety, nie? Znaczy już wiemy, ktoś jest niewychowany, dlatego tak się zachowuje. Jedno z ulubionych zdań z książki Charlesa Galloway'a, Psychologia uczenia się i nauczania, jest takie pytanie, zadaje pan profesor. Brzmi ono, dlaczego dzieci się nie uczą? Dzieci się nie uczą, bo są leniwe, mówi nauczyciel. A dlaczego dzieci są leniwe? No bo się nie uczą. My, tak, taką, ta nasza wiedza się sprowadza do takich oto prostych myślowych konstrukcji często, że nam się wydaje, coś wie, bo używamy jakieś etykiety. Ktoś jest niewychowany albo ktoś jest leniwy. Nie wiem, Boguś Linda mi się przypomina z filmów Psy, bo to zła kobieta była. No i to jest już wytłumaczenie całego wszystkiego, tak? I my się śmiejesz, ale my specjaliści często w tą pułapkę wpadamy, zwłaszcza jeżeli chodzi o zaburzone zachowania dzieci. To znaczy my bardzo często widzimy, niewychowany jest. Nie? I to nam tłumaczy rzeczywistość, ta wiedza. Tak? To znaczy pozwala nam, bo oczywiście jeżeli nie wiemy, zachowania trudne to ostatnio taka moja najbardziej, jedna z takich ważniejszych rzeczy, które mnie zajmują. Bo najbardziej naturalną reakcją, jeżeli mamy sytuację niewiedzy, jeżeli potrafimy wyjść od tej niewiedzy, nie wiem, uczeń nam zachowuje się wulgarnie, mówi jakieś brzydkie słowo, nie wiem, tu nie mogę chyba brzydkiego słowa powiedzieć, albo wywala stół, nie? To bardzo mało nauczycieli zareaguje w ten sposób, Krzysiu, co się stało? Tak? Czyli nie wiem, tak? Powie, wyjdź, znaczy, bo on wie, tak? Znaczy, a sytuacji wyjście z pozycji niewiedzy to jest zapytanie, najbardziej naturalna sytuacja. Co się stało, że taki brzydki wyraz, znaczy nie chcę brzydki to oceniać, dlaczego taki wyraz mówisz do mnie? Dlaczego tak mnie nazywasz? Nie? Zapytania o to, co się stało, dlaczego wywalasz stolik, dlaczego pobiłeś kolegę.
Najczęściej oczywiście to nie jest tak, że dziecko nam skonstruuje na to odpowiedź jakąś, która będzie diagnozą sytuacji, bo dziecko samo nie wie często, dlaczego wyrzuciło stolik, ale jakby zadanie sobie tego pytania w tym momencie, kiedy dziecko się tak zachowuje, ono tego, tu pani Monika mi pisze, bo dziecko rzeczywiście nie potrafi tego zidentyfikować, ono tego nie wie, ale pytanie o to, dlaczego, co jakby dziecko mówi coś tym zachowaniem i odkrycie tego, co ono mówi, no to zaczyna się od tego, że ja nie wiem, nie? Znaczy, to jest jakiś proces, próba zrozumienia tego zachowania, odkodowania tego zachowania i zrozumienia, zaczyna się właśnie od pytania, co się stało, dlaczego tak się dzieje. Zadania może dziecku, czy zadania rodzicowi. Pytanie, jeżeli coś się dzieje takiego nie... Coś to nas, nie wiem, dziwi, zaskakuje, albo nie wiem, przeraża może. Mi też przychodzi na myśl taki... sytuacja, w której nasza niewiedza jest pewnym modelowaniem postawy. Pracuje na co dzień w domu dziecka. Często dzieci czy młodzież przejawiają taką wielką potrzebę uporządkowania świata, który jest często w sytuacjach, w których się znajdą, bardzo chaotyczny, bardzo niezrozumiały. Często muzyka, którą bardzo przewidywalna, zaczynamy nie od improwizacji, a raczej od nauki, od czegoś zrozumiałego. Czegoś, co wiemy, czego możemy się nauczyć i wiemy, jak funkcjonuje. Błędy są bardzo niemile widziane. Chcemy porządku, chcemy, że go chcę, czuję, że ten porządek jest potrzebny na początku naszych spotkań. Ale im więcej sytuacji, w których ja, przyznając się do błędu, robiąc błąd, choćby grając nie te nuty, co trzeba, albo śpiewając nie te słowa, co trzeba, modeluję też podejście swoje do tego błędu, otwieram drogę dzieciom, młodzieży do tego, żeby również miały postawić w takiej sytuacji, w sytuacji, w której są wystarczająco dobre w tej sytuacji, są w procesie nauki, są w procesie zdobywania tej wiedzy, i właśnie jako proces to traktujemy, jako wspólną podróż, to towarzyszenie, o którym też często mówisz. Jesteśmy w tym razem i nawet jeśli niewiedzy nie ma, jest relacja. Jeszcze raz chciałam powtórzyć, brak niewiedzy nie musi być, brak wiedzy nie musi być straszny, jeśli jesteśmy tym razem. Także modelowanie niewiedzy i modelowanie swojego podejścia do braku kompetencji w niektórych sytuacjach jest ważnym elementem rozwoju człowieka. Masz pytanie dla siebie, a ja odpowiem na to pytanie, bo dotyczy muzyki, a ja odpowiem na to pytanie o środowisko pani Karoliny. Czasem środowisko nauczycieli w danym miejscu powoduje, że trudno się przyznać, że czegoś nie wiemy. Część daje do zrozumienia, jak możesz tego nie wiedzieć, nawet jeśli jest to nowa sytuacja. No, dwie chciałem rzeczy powiedzieć. Po pierwsze, rzeczywiście my środowisko nauczycieli jesteśmy tak nadęci jakoś swoimi kompetencjami i tacy drażliwi na własnym punkcie własnych kompetencji, że rzeczywiście przyznawanie się w wielu miejscach, że się czegoś nie wie, jest no od razu okazją do ataku. Ale skąd to się bierze? Bo my, specjaliści, niestety jesteśmy wyczuleni na to, co jest źle. Znaczy w ogóle mamy takie jakieś receptory zauważania, że coś jest nie halo. Znaczy reagujemy, nie wiem, reaguj. I to do nauczycieli, dyrektorzy mówią, reaguj na to coś. No to my się nastawiamy na reagowanie, czyli wszystkie nasze cała nasza wiedza skupia się na tym, żeby zauważyć, że coś nie gra. Myśmy wczoraj mówiła o tym Kasia Ślęczek, że my się skupiamy na tym, co jest nie w porządku, co dziecko nie robi, co dziecko nie umie, co tam nie działa. I tak samo się patrzymy na siebie, tak?
co ta moja koleżanka nie umie, co ona nie robi prawidłowo, co, jak nie działa i tak dalej. I jakby uznajemy, że nasza kompetencja polega na tym, że ja wiem, że ktoś drugi czegoś nie potrafi, tak? Znaczy, albo czegoś nie umie, a ja wiem, że on czegoś nie umie, a powinien, a nie umie, więc ja jakby całe swoje kwalifikacje, nawet bym powiedział, że wielu z nas na przykład w relacjach z rodzicami ma taki nawyk, że wytyka rodzicowi błędy. Wytyka rodzicowi błędy, bo ja jestem kompetentny wtedy, kiedy wiem, że rodzic źle coś robi. To ja jestem od tego, za to biorę pieniądze, tego się nauczyłem. Wiem, co jest dobre, co jest niedobre. Przychodzi do mnie rodzic i jak robi coś źle, to ja mu powiem, że on źle robi. Tak jesteśmy nastawieni na to, co źle. No, znaczy w tym się wyraża nasze poczucie naszej wartości zawodowej, że komuś wytknę, że źle robi, na przykład rodzicowi. Ale też tak patrzymy na nasze koleżanki i kolegów. W poniedziałek będzie następny, najbliższe już, szkolenie, czego nauczył nas WIT, mnie i Kasię. I tam główną rzeczą, którą nauczył, jedną z głównych rzeczy jest to, że to, co robią inni źle, jest nieistotne tak naprawdę. Trzeba się koncentrować na tym, co jest dobre. Ja jeszcze powiem i w tym kontekście tego środowiska i wytykania sobie błędów, nie wiem, ilu tu siedzi nauczycieli, ale i może jacyś dyrektorzy, ale największym przekleństwem naszych placówek oświatowych jest rywalizacja nauczycieli między sobą. Ale to nie jest ich wina, po prostu działają w takim systemie. To znaczy, jeżeli chce się dobrze prowadzić placówkę specjalną, w ogóle szkołę, to głównym zadaniem dyrektora tej placówki, mówię jako były dyrektor, jest wyrugowanie rywalizacji. Rywalizacja jest przeciwieństwem współpracy. Jak nie ma współpracy między nauczycielami, jeden drugiego nie wspiera, to nie możemy mówić o teamie, o zespole, to jest tylko formalność. A praca z osobą z niepełnosprawnością, która nie jest pracą zespołową, to jest średniowiecze. Tak? My powinniśmy pracować wspólnie. No ale niestety realia są takie, że my tylko wspólnie pracujemy na papierze najczęściej. A niestety jest tak, że jak okażemy słabość, bezradność, pójdziemy do kogoś z prośbą o pomoc, to ten ktoś nas kopnie, nie? Ta niewiedza nasza czy bezradność zostanie ukarana. Dyrektorzy oczekują od pracowników zaradności. Nie lubią sytuacji, kiedy ktoś czegoś nie wie, on musi sobie radzić, nie? Znaczy ze wszystkim, nie? Dziecko źle się zachowuje, dyrektor, nauczyciel ma takie poczucie, że powinien sobie z tym poradzić. A to nie tak. Jak dziecko się źle zachowuje, to nie jest problem tego nauczyciela, to jest problem całej szkoły. Całej szkoły na przykład. To jest problem też tego dyrektora, to jest problem wszystkich. Ja mam taki przykład, wymienię placówkę, zespół szkół numer 11 w Krakowie, pozdrawiam w ogóle, kocham tą szkołę. Przyjechali nauczyciele z tej szkoły kiedyś, ileś lat temu i do Poznania z Krakowa i opowiadają, co tam się u nich dzieje. Pytam się, na rynku w Poznaniu pijemy piwo w jakiejś knajpie po południu i pytam się, co tam u was w tej, co tam słychać w waszej szkole, nie? Nie ma żadnego dyrektora między nimi. I oni mówią, Jacek, myśmy w tym roku przyjęli 4 dzieci mniej, bo nasze 2 koleżanki potrzebowały takiej sali do wyciszania dzieci. Myśmy musieli wybudować ścianę i zrobić takie pomieszczenie. Czy państwo słyszycie? Cała szkoła zmienia swoją strukturę pracy, bo są 2 takie panie, a tam jest bardzo dużo nauczycieli, ponad 100 w sumie była. Dla tych 2 nauczycielek się robi coś takiego na poziomie całości szkoły, nie? Ale w miejscach, w których panuje rywalizacja, no to okazywanie słabości jest niemożliwe, dlatego że każdy, kto okaże słabość, dostanie w łeb. Tak, to mu się zabierze premię po prostu. No bo jest pracownik miesiąca. Jest ktoś, kto ma jakieś przywileje u dyrektora za to, że jest sprawny, zawsze przygotowany, zawsze dobry, nie? I rolą dyrektora, bo ja powiem, tu będę pił do dyrektorów, rolą dyrektora jest zauważanie, że każdy z pracowników jest najlepszy inaczej. Każdy ma swoje
zasoby, jak to się mówi, czy swoje talenty, umiejętności, które i trzeba zwracać uwagę na to, co jest dobre. I dotyczy to pracy z nauczycielem, dotyczy to pracy z rodzicem, dotyczy to pracy z dzieckiem. Jeżeli mamy tendencję do zauważania rzeczy złych, słabości innych i wytykania tego, czy zauważania, że coś ci nie idzie, tak? Bo ta niewiedza może być właśnie przyczyną tego, że możemy sobie po kimś pojechać, tak? No to w takim miejscu trudno żyć po prostu. To nie jest miejsce dobre dla życia, dla bycia z ludźmi, bo każdy czyha na potknięcie drugiej osoby, tak? I w zasadzie te każde potknięcie to jest jedyny pomysł na to, żeby sobie z tym poradzić, to jest wyciąganie konsekwencji wobec nauczyciela, wyciąganie konsekwencji wobec ucznia, tak? Znaczy, i w zasadzie to jest jedyny pomysł na to, jak kształtować relacje pomiędzy ludźmi. No ale ja rozumiem, że takiego świata my nie chcemy w ogóle tworzyć. Świata też między nami jako ludźmi, nie? I to jest dla mnie bardzo... Poruszyła mnie ta pani wypowiedź, nie? Znaczy, bo to jest rzeczywiście ważne, ale myśmy sami stworzyli sobie takie środowisko, w którym kopiemy się nawzajem, wytykamy sobie błędy, walczymy łokciami. To dotyczy nie tylko może szkół, może dotyczy to naszego w ogóle całego społeczeństwa. Że my nie potrafimy szanować też ludzi, którzy inaczej się zachowują, nie potrafimy szanować słabości. Ja kiedyś to powiedziałem, jak jesteśmy na przykład przy kasie w markecie i jest pani, która pracuje wolno, wściekamy się na nią? Czy możemy zaakceptować to, że ktoś nie może tak szybko, tak? No bo może jest inwalidą i pracuje tam na jakąś 1/4 etatu. Nie, czy mamy tolerancję na to, że ktoś w czymś sobie nie jest taki biegły, nie? To jest to, o czym mówiliśmy z Dominiką, czy my sami potrafimy zaakceptować siebie nie taki super sprawny w każdej sytuacji. No, tu tyle. A tu czytam. Niestety ja dyrektor... Odpowiem na pytanie pani Marii. Postaram się na każdy element z tego pytania odpowiedzieć. Jeśli nie mówiący trzylatek pozytywnie reaguje na dźwięk nagrania dzwonków, to czy wykorzystać dzwonki realne w terapii? Byłaby to moja pierwsza decyzja. To jest jak zwykle metodą prób i błędów, odnosząc się do tytułu naszego spotkania. Podejmujemy decyzję i sprawdzamy, jak ona wpływa na sytuację w terapii czy w nauce. Ale wykorzystanie przede wszystkim dzwonków realnych pozwala skupić się wspólnie terapeucie czy nauczycielowi na wspólnej aktywności. Jeśli jest to dźwięk, który dziecko interesuje, to tym bardziej mamy większe, wchodzimy w obszar jego zainteresowania, w jego świat. Mamy większą szansę na to, żeby w tym świecie razem rozwijać się. Dziecko nas, my dziecko. I dzwonki są narzędziem do pracy nad wieloma umiejętnościami, nad rozwijaniem tych umiejętności. Także jeśli to ten instrument interesuje, to na pewno potraktowałabym go jako punkt wyjścia. Pyta też pani, czy zacząć od rytmu. Znowu z tym podejściem, metodą prób i błędów obserwujemy, jak zadziała rytm. Myślę, że ma duży potencjał, ponieważ rytm porządkuje nam muzykę w czasie, rytm porządkuje nam także mowę. I jeśli mówimy tutaj o trzylatku ze spektrum, to myślę, że porządek jest też dobrym punktem wyjścia. Nie znaczy to, że zostaniemy w tym rytmie na stałe, ale możemy potraktować rytm jako reflen, czyli stały, powtarzając z czasem, zmieniamy i sprawdzamy, obserwujemy, jak dziecko reaguje na te zmiany. I może w ten sposób też budujemy jego tolerancję na niewiadomą, na zmienność, które często wyzwaniem w przypadku osób ze spektrum.
Także rytm, porządek, ale nie sytuacje zastaną. Ale rytm najbardziej tak. Rytm, który mam nadzieję, że chociaż trochę nawiązałam i podzieliłam się tym, co, czego doświadczam w terapii. Tutaj Karolina... Nowy komentarz. Niestety często dyrektor tego nie zauważa lub nie chce zauważać. Zacznijmy w ogóle od tego, że zacznijmy zauważać w innych coś dobrego. Zacznijmy zauważać coś dobrego też w sobie, a tak naprawdę to, co jest słabe w nas, to jest nieważne. To jest nieistotne. To jest największa, jedna z kilku, nie może największa, intuicja, którą wyniosłem z Vita, że w wychowaniu, w pracy z drugim człowiekiem koncentrujemy się i zauważamy to, co działa. Nie pomija, to wtedy to, co wychodzi dobrze. Tutaj w dyrektorze też, pisze pani Małgorzata, zauważamy to, co dobre. No tak, ja też chciałem bronić dyrektorów w tym sensie, że często jest tak, że na tych dyrektorów się strasznie narzeka, a potem ktoś z zespołu zostaje dyrektorem, bo jest jakaś zmiana, no i potem się narzeka na tego kogoś kolejnego. Dyrektor jest bity z każdej strony, i z góry, i z dołu. Niewątpliwie jest to trudne. Też chciałem powiedzieć, że z koleżanką Kasią, z którą wczoraj tutaj Państwo mnie widzieliście, chcielibyśmy zrobić taką szkołę dla dyrektorów, to znaczy wielkie słowa, żeby, bo tego dyrektorów nikt nie uczy, jak sobie radzić ze swoim zespołem, jak pracować z ludźmi, bo dyrektor jest bardzo ważną osobą, która wpływa na to, jak na końcu pracuje się z dzieckiem. On modeluje, powinien modelować prawidłowy wzorzec relacji i on to modeluje w relacji z nauczycielami. Nauczyciel doświadczać powinien od dyrektora tego, co my chcemy, żeby dziecko doświadczało od nauczyciela. Tak? Nie można... Tyle razy pani mówiłam, żeby nie krzyczała pani na dzieci! Mówi dyrektor do nauczyciela, tak? Czyli mówi co innego, modeluje co innego, no ale jeżeli nie chcesz, żeby krzyczeć na dzieci, to nie krzycz na nauczycieli po prostu. Ale to dotyczy wszystkich detali pracy, nie? Dyrektor musi być też specjalistą od pracy z ludźmi po prostu. Szkoła specjalna, placówka specjalna to nie są, nie produkujemy tam śrubek po prostu, pracujemy z ludźmi. Ja jeszcze się odniosę w takim razie, takie wątki trochę prowadzimy, ale może tak ma być, do poprzedniego tematu trzylatka ze spektrum. Pani Monika napisała, że zainteresowania u trzylatków w spektrum mogą szybko się zmieniać. Tutaj znowu pojawia mi się ta myśl, że tak jak wiedzy może nam braknąć, tak relacja, jeśli nawiązana i rozwijana, karmiona, jest czymś stałym. Więc nawet jeśli ten obiekt westchnień znika, dziecko, zainteresowanie dziecka dzwonkiem zostało usłyszane i to doświadczenie bycia usłyszanym, bycia wysłuchanym i zainteresowania drugiej osoby sprawia, że mamy coś stałego. Tą trwałą niczym jest ta relacja. I odnosząc się w ogóle już do samego tytułu naszych spotkań, to jest bardzo ważne słowo, myślę tutaj znowu. Łączy nicią wszystkie te wątki. Tak, obiekt westchnień, wiedza może być nieobecna, ale relacja jest czymś stałym, jeśli rozwijana z ważną wrażliwością na drugą osobę. Nie jest to łatwe na pewno.
dlatego się pozwolę też. Jak Państwo widzicie w tej rozmowie u nas, to nie jest tak, mam nadzieję, że ja i Dominika nic nie wiemy. I to nie o to chodzi, żeby nie wiedzieć. Trzeba dużo wiedzieć, myślę. Ja myślę, że Dominika bardzo dużo wie, na przykład, tak jak ją znam. Ale chodzi o to, że w relacji z drugim człowiekiem nie musimy zawsze, albo nie powinniśmy zawsze występować właśnie z takiej pozycji, że ja, zwłaszcza o tobie wiem coś takiego, czego ty o sobie nie wiesz, jestem od ciebie mądrzejszy, bo czasami nie wiemy i tylko chodzi o to, żeby mieć na to zgodę, że my nie wiemy po prostu. Czy są jakieś pytania do nas na temat albo nie na temat? To co? Coś chcesz powiedzieć Dominiko? Jak nie ma pytań, to kończymy. Jeszcze się tutaj w głowie ta ostatnia myśl, którą poruszyliśmy na nagraniu, to odróżnianie potrzeb swojej potrzeby wiedzy od potrzeby wiedzy uczestnika terapii czy ucznia. Zastanawiam się, czy jeszcze jest czas, przestrzeń na to, żeby ten wątek rozwinąć. Jest, ale może... 6 minut. Słucham? 6 minut mamy jeszcze, planowo. Da się coś powiedzieć. 6 minut. Chciałem powiedzieć o księdzu Kaczkowskim. To ja tylko małą, krótką myśl wrócę do tego, żeby tak łączyć te wszystkie wątki, do tego, co powiedziałeś, że jest wiele prawd i to jest coś, z czym jako terapeuci relacyjni chodzimy. To jest taki jakiś nasz, w dobrym tego słowa znaczeniu, bagaż, który ze sobą niesiemy. To jest wiedza, którą mamy. Wiedza o prawdach wielu, o prawdach subiektywnych i kiedy to mamy z tyłu głowy, a właściwie może bardziej z przodu, to bardziej pozwala nam na tą utrzymanie tej świadomości, że moja wiedza, moja perspektywa nie jest jedyną i na dystans do siebie, na dystans do tego, z czym my przychodzimy, z czym my wchodzimy w relacje. Na przyjęcie tego, że z perspektywy dziecka to może być nieprawdą. Że spogląda, wchodzi w relacje z inną wiedzą. I my tą wiedzę chcemy poznać. Chcemy mieć pulę wiedzy, pulę prawd. I może na razie tyle. Kończę, opowiem taką historię. Dwa dni temu oglądałem księdza Kaczkowskiego, który był dyrektorem hospicjum w Pucku, jak miał spotkanie na Uniwersytecie Medycznym w Warszawie ze studentami, lekarzami na sali i opowiadał o sposobie traktowania pacjentów. Druga część tego spotkania dotyczyła zadawanych pytań. I pytania dotyczyły tego, jak osobie śmiertelnie, terminalnie chorej o tym opowiedzieć, że ona umiera. Jak ma to lekarz zrobić? I ksiądz Kaczkowski mówi, że robi takie specjalne szkolenia dla lekarzy, żeby nauczyć tego lekarzy. I mówi, największym problemem, jaki ma w trakcie tych szkoleń, jest to, że lekarze oczekują gotowej recepty w 4 krokach. To znaczy, jak ja zrobię punkt 1, punkt 2, punkt 3 i punkt 4, to wtedy wszystko będzie dobrze. Tylko mi pokażcie te 4 punkty. Czyli lekarze szukają takiego algorytmu, który załatwi im problem. Na początku mam się uśmiechnąć, podać rękę,
coś tam, i jak to wszystko wykonam, powiedzieć to w taki, a taki sposób, takimi, a takimi słowami, i to znaczy, że będzie dobrze. I tłumaczenie, że nie ma takiego algorytmu, jest dla lekarzy, tych przyszłych lekarzy, czy lekarzy już, którzy przychodzą to szkolenie, bardzo szokujące. Jeżeli szukamy my też algorytmów jakichś bardzo prostych w pedagogice, w terapii, to ich nie ma. Znaczy ich nie ma. I to jest właśnie ten rodzaj niewiedzy, który nas może wkurzać. Bo my byśmy chcieli mieć taką wiedzę, która jest pewna. Tak? To znaczy taki, żeby nas ktoś nauczył i powiedział, jak dobrze poprowadzić lekcję. Jak dobrze postępować z tym uczniem. I żebym ja wszedł, już wiedział po prostu, że jak jest taki uczeń, to ja powinienem zrobić to i pani dyrektor albo koleżanka powie, o dobrze zrobiłaś. Albo, ale to tak nie ma, bo to, co jest dobrze, a to, co jest niedobrze, jest nieuchwytne w jakimś sensie. To znaczy, to jak zrobi, jeżeli mamy jakieś dziecko, które wali głową w ścianę, będzie taki przykład nieśmiertelny, to, co do zrobienia ma Jacek Kielin, jest czymś innym, niż powinna w tej sytuacji zrobić Dominika Dopierała. Tak? Bo ja jestem inny i Dominika jest inna. I w pedagogice poszukiwanie takich algorytmów, które pasują do każdego nauczyciela i każdego ucznia, jest po prostu aberracją jakąś. Tak? To znaczy, i to jest ta niewiedza, bo nikt z góry ci nie powie, jak będzie dobrze i co trzeba dobrze zrobić, bo każdy zrobi to dobrze, to jest za każdym razem inaczej. To nie tylko chodzi o to, że to co jest do zrobienia, cokolwiek byśmy tam robili, to każdy z nas musi zrobić inaczej, ja inaczej, Dominika inaczej, każdy z Państwa powinien inaczej prowadzić zajęcia, bo jest innym człowiekiem, ale jeszcze jest tak, że każdego dnia powinniśmy robić to inaczej. To znaczy, nie, ja, tak, jest jakiś schemat prowadzenia zajęć, ale każde zajęcia są inaczej. Jeżeli, nie, żeby było dobrze, to trzeba inaczej, bo ja muszę być przytomny na to, co się dzieje. To znaczy, wchodzę na lekcje, na zajęcia, nie jak automat, który ma coś przerobić, tylko jak człowiek, który musi być otwarty na to, co się dzieje, na tę niepewność tego, co się wydarzy. I też jakby... To, czy jest dobrze, czy niedobrze, to widzimy po osobie, z którą jesteśmy. Tak? I każdy z nas robi to inaczej. I to jest strasznie może być wkurzające, bo byśmy chcieli, tak jak lekarze idą na Akademię Medyczną i uczą się operować kolano i tam jest już opracowane, jak się to kolano operuje. Ktoś ten plan operacji wymyślił kiedyś i to się powtarza 1000 razy. Natomiast tak można z kolanem. Natomiast pracując z człowiekiem, to się tak nie da. Po prostu takiej pedagogiki powtarzalnej się nie da zrobić i to stawia nas w sytuacji takiej niewiedzy i niepewności, bo ja nie mogę przyjść na lekcję z uczniem, na zajęcia terapeutyczne, na cokolwiek z gotowcem, który się sprawdzi, bo ja nie wiem, czy on się sprawdzi, po prostu nie wiem. Nawet jak się wczoraj sprawdził, to się dzisiaj nie sprawdzi. Nie mam takiej pewności, że to zadziała. Nie? I znowu jest niewiedza. Ja jestem w pozycji niewiedzy. Kiedy będą następne płatne szkolenia? I to ja skończę. Następne płatne szkolenia to jest 15 czerwca. Będzie co wideotrening komunikacji wniósł do pedagogiki w ogóle. Będę rozmawiał z Kasią Ślęczek. Ja z Poznania, Kasia z Krakowa. A 16 czerwca we wtorek będziemy z Dominiką rozmawiać, mam już te spotkania dwa nagrane, o stereotypiach. Nie blokuj, rozwijaj. Zapraszamy. Cena tamtego, już tamte będą płatne, cena tamtego szkolenia jest 20 zł. Na Facebooku jest informacja, jak to zrobić. Ja bardzo dziękuję za spotkanie. Bardzo mi było przyjemnie i miło. Do widzenia. Dziękujemy za komentarze i żywą rozmowę. Do usłyszenia. Dziękuję.